Cześć wszystkim, witajcie na Książkowisku, w czymś dosyć nietypowym, myślę, jak na ten kanał. Jest dzisiaj ze mną w naszym wirtualnym studiu Noika z Imaginarium RPG. Cześć, cześć. No i słuchajcie, co dzisiaj będziemy robić? No, opowiemy wam dzisiaj historię. Noika jest dosyć doświadczonym mistrzem gry. Ja jestem osobą, która dosyć dużo czyta książek fantastycznych i pomyślałyśmy sobie, że zrobimy sobie eksperyment. Połączymy nasze umiejętności i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Tutaj od razu może warto zaznaczyć, że mimo, że część nazw, część miejsc, część osób może być ściągnięta z D&D, to nie jest to rozgrywka D&D. Będziemy tutaj czerpać z różnych inspiracji: D&D, Baldur's Gate 3, mitologia słowiańska, bajki, baśnie i wszystko inne, co przyjdzie nam do głowy. Także słuchajcie, no co, rozsiądźcie się wygodnie, kawka, herbatka, odpalcie sobie nas na słuchawkach. No i co, Noika, opowiedz mi historię. Fantastycznie, a więc przenieśmy się w zupełnie inne miejsce. Bo kiedy nasza historia się rozpocznie, to będzie to niezwykła historia. Dzisiaj posłuchamy o dziewczynie, która być może czegoś będzie szukać. I o dzielnym bohaterze, który będzie jej towarzyszył, niezależnie od sytuacji. Ale zanim zaczną jakiekolwiek historie. Droga Lys, wokół ciebie rozciąga się mroczny las. Tutaj drzewa świszczą, krzaki szumią, a zwierzęta uciekają po tym, jak tutaj się znalazłaś, z dość głośnym hukiem, bo przecież wylądowałaś na ziemi, a już po chwili twój najlepszy przyjaciel wylądował koło ciebie. Być może jesteś oszołomiona, być może podnosisz się i nie rozumiesz, dlaczego to, co się stało, to się stało. Ale wszystko zaraz stanie się jasne. Portal, który jeszcze przez moment był za tobą, zamyka się. A ty zostajesz w tej nieciszy, bo las nigdy dla ciebie nie jest cichy. Wokół do twoich uszu dobiegają pieśni grzybów. Co ona robi? Jest tutaj? Nowa. O, będzie nas jadać. Nie, przestraszona, samotna. Co robisz, Lys? Nie mogę uwierzyć, że jestem tutaj, gdzie jestem, ale pierwsze, co robię, to sprawdzam, co z orzechem. Rozglądam się. Gdzie jest orzech? Gdzie jest orzech? Czy wszystko z nim w porządku? On właśnie wytarabiania swoją mordkę z kawału błota, w który wpadł, otrzepuje pyszczek. Jeszcze przez moment nic nie widzi, bo błoto zasłania mu jakkolwiek oczy, ale otrzepuje się, spogląda na ciebie. Co się stało? Czemu? Teraz? Wszystko w porządku? Tak, w porządku. Głodny. Zjadłbym coś. Ale czemu nie w domu? Idziemy dokądś? Zakupy? Wstaję, otrzepuję kolana z piasku i podbiegam do portalu. Zaczynam walić te drzwi. Jaga, wpuść mnie! No nie wydurniaj się, naprawdę? Naprawdę zamknęłaś portal? Jaga! Odpowiada ci głucha cisza. Głucha, jak gdyby nikogo nie było po drugiej stronie, jakby ten portal, te drzwi, które się formują, były zupełnie puste w środku, jakby nic za nim nie było. Odchodzę kilka kroków i nawet nie wiem, co powiedzieć, dlatego że to się nigdy nie wydarzyło. Przez 20 lat mojego życia w chatce wiedźmy, ten portal nigdy nie był cichy, ten portal nigdy nie był zimny, a teraz bije od niego aura wręcz śmierci, tak jakby nic nigdy nie było po drugiej stronie, ale ja wiem, co powinno być po drugiej stronie i to nie jest w porządku. To nie jest w porządku, że ten portal nie wydziela ciepła, nie wydziela zapraszającego takiego blasku. I rozglądam się naokoło, w ogóle nie rozumiem, dlaczego jestem tu, gdzie jestem. No właśnie, a gdzie ty w ogóle jesteś? Tak blisko i tak daleko od domu. Właściwie teoretycznie przygoda zawsze będzie twoim domem, ale to tylko teoria, bo miejsce, w którym wylądowałaś, nie jest ci do końca znane. Jest daleko od miejsc, po których na co dzień chodzisz. Tak, ja ogólnie, jeżeli nadal jesteśmy w wysokim lesie, to się nie boję. To jest mój dom, a ja jestem uczennicą wiedźmy. To ja jestem tutaj, na górze łańcucha. I wiedźma była w tym lesie, kiedy ten las dopiero wzrastał.
Wiedźma widziała śmierć i urodzenie wszystkich stworzeń, które tutaj mieszkają. One wiedzą, kim ona jest, one ją szanują. I wiedzą, że ja jestem jej uczennicą, więc na pewno nic mi nie zrobią. Także rozglądam się i nie czuję strachu. Czuję oszołomienie, dlatego że portal się zamknął i wiedźma odcięła mnie od siebie, ale nie boję się. Dla innych ludzi, dla innych stworzeń ten las może być morderczym mrokiem, ale dla mnie to jest dom. I po chwili, no cóż, nie jest tak, że się to rozświetla, ale kiedy masz okazję rozejrzeć się, faktycznie teraz dzień powoli prześwietla się przez drzewa. To jest blask, który jest wytłumiony przez liście, w związku z czym światło tutaj jest zielone. Pyłki, które się tutaj unoszą, ładnie są przez nie oświetlane i widzisz, że to tworzy niemalże magiczną dla ciebie aurę. Ludzie nie widzą tego, co ty tutaj. Ludzie widzą tutaj groźne zwierzęta, oczy w ciemności i skrzypienie drzew, które mogą w każdym momencie się na nie rzucić, jak gdyby były krwiożerczymi istotami. Ale ty faktycznie widzisz tutaj spokojną drogę przed sobą. Drzewa kłaniają się, kołyszą, szumią i radośnie szeptają między sobą. Istoty spoglądają na ciebie z ciekawością. A orzech otrzepuje się w końcu do końca z błota i spogląda na ciebie. Chyba ją obraziłyśmy. Obraziliśmy. Obraziliście. Jest zła. Chyba faktycznie jest zła. Ale rozumiesz, o co w ogóle jej chodziło? O co jej chodziło z tym człowieczeństwem? Spójrz na mnie. Czy ja wyglądam, jakbym brakowało mi człowieczeństwa? Masz dwie ręce. Masz dwie nogi. Nie masz ogona. To wygląda, jakbyś była człowiekiem. Na moje oko wyglądasz jak człowiek, a to wygląda jak człowieczeństwo. No właśnie, słuchaj, może po tych wszystkich latach starucha po prostu zwariowała. Nie wiem. Brakuje jej ziemniaków. Może jak przyniesiemy jej ziemniaki, to przestanie się gniewać. Może tak. Ziemniaki zawsze są najlepszym lekarstwem na wszystko, co orzech? Tak, zjadłbym ziemniako. Zjadłbym ziemniaka. Chodźmy poszukać ziemniaków. I on przystawia swój pysk do ziemi, tak jakby spodziewał się, że znajdzie go dosłownie tutaj, na tej ścieżce, na środku lasu. Rozglądam się jeszcze raz i ja wiem, że walenie w ten portfel nie ma sensu. Jeżeli starucha go zamknęła, to go zamknęła i żadne prośby, błagania czy groźby tutaj nic nie zdziałają, więc wyciągam rękę i tak delikatnie macham nią wokół siebie i takie malutkie żółto-zielone kropeczki zaczynają się wokół mnie unosić aureolą. Przez chwilę błyszczą i mienią się w promieniach słońca, a później znikają. Jestem już gotowa na to, żeby przemierzać dalej las, więc idziemy. Idę za orzechem i zobaczymy, co się dalej wydarzy. A on dzielnie sunąc z pyskiem przy ziemi, szuka. Szuka ziemniaków. Kiedy idziecie, droga jest stosunkowo długa. Co prawda zupełnie ci się nie nuży, ale światło od czasu do czasu się zmienia. Wyobrażam sobie, że przejdziemy takim kalejdoskopem obrazów, gdzie raz nasz orzech dzielnie wspina się na drzewo, żeby przez nie przeskoczyć. Innym razem musisz go przepchnąć, bo przecież jednak utknął. I jego tyłek teraz radośnie zwisa po drugiej stronie. Gdzieś tam przechodzicie pomiędzy krzakami, idziecie na ścieżkę i coś cię prowadzi. Te światełka wokół ciebie spokojnie lewitują, a jakiś instynkt, albo właśnie instynkt nosa orzecha, gdzieś prowadzi cię. Powoli las staje się jaśniejszy. Czy ty kiedykolwiek opuściłaś ten las przez ostatnie 20 lat? Tak, ale myślę, że nie w taki sposób, jak większości ludzi mogłoby się wydawać. W samym środku wielkiego lasu, wśród jaskiń pełnych kamieni, które widziały pewnie początki świata, jest wejście. I kiedy przejdzie się przez to przejście i zostanie się zaakceptowanym przez ciemność, która znajduje się w środku, można zejść w dół. Idzie się i idzie, idzie, idzie. Te schody, miałam wtedy wrażenie, że one nigdy się nie kończą. Ale starucha szła, więc ja szłam. Zawsze podążałam za staruchą i robiłam to, co ona mi mówi.
W końcu to ona mnie kiedyś uratowała. I kiedy tak się idzie w którymś momencie, dochodzi się do samego dna. Wszędzie jest ciemno, ale dla mnie to nie jest żadna przeszkoda. Ja bardzo dobrze widzę w ciemności, a starucha... Myślę, że starucha potrafi wiele rzeczy, których nie umieją normalni ludzie. I w ten sposób dochodzi się do podmroku. I w tym podmroku kiedyś spędziłam kilka lat ze staruchą, mieszkając w kolonii mykonidów, ucząc się o grzybach, poznając swoje dziedzictwo. Więc tak, byłam kiedyś za gdzieś indziej poza wysokim lasem, ale myślę, że na chwilę obecną to mi nie pomoże. Bo to nieprzyjemna ciemność zaczyna się otulać, a coraz więcej światła, dlatego że drzewa powoli przestają przytulać się do siebie i trzymać za swoje gałęzie, teraz oddalają się i każdy kolejny rośnie jakby nieco dalej od innego. Zupełnie tak, jakby stwierdziło, teraz jestem nastolatkiem i poradzę sobie sam. Te dwa kroki dalej. Wychodzę zza tych drzew i krzywię się od razu. Nie, słońce, fujka. Tak. I co najgorsze jest to, że jest lato. Znaczy najgorsze, najlepsze. Właściwie wydaje ci się, że to jest ta najcieplejsza pora, którą możemy tutaj spotkać. Albo przynajmniej jest już bardzo blisko, bo kiedy powoli opuszczasz te zalesione tereny, to uderza w ciebie nie tylko słońce, ale i ciepło, które ze sobą niesie. Ciepło. Podnoszę dłoń do oczu, tak się rozglądam i jednocześnie czuję, jak to słońce praktycznie wdziera się w moją skórę, tak jakby miało wypalić mnie od zewnątrz. Tak krzywię się trochę i... No nie wiem, co ci ludzie tutaj widzą w tym. Ja nie widzę prawie nic i las jest o wiele lepszym miejscem. I kiedy tak rozglądam się na lewo i prawo, tak mrużąc te swoje oczy, powiedz mi, co ja właściwie tam widzę. Zaczynając od pięknych malowniczych pól, które dla normalnych ludzi faktycznie byłyby albo czymś ładnym, albo czymś codziennym. Dla ciebie one są trochę za jasne. Widzisz zapewne pszenicę, która jest teraz złota i pięknie mieni się w słońcu, tworząc morze przed tobą, bo kiedy las się kończy, to jest dziwnie płasko. Okej, są drzewa samotne tam gdzieś stojące, ale pola zaczynają się ciągnąć i niedaleko dostrzegasz zabudowania. Tak jakby gdzieś tam zaczynało się życie, cywilizacja. Orzech podnosi głowę. Ziemniaki. Patrzę się na niego, patrzę się na te pola, no... No może być, no całkiem ładnie, no drzewa to nie są, ale może być. I skoro starucha się na nas obraziła i coś tam zaczęła gadać, szukaj swojego człowieczeństwa, jak możesz wyglądać tak jak wyglądasz, weź się ogarnij. No to dobra, no idę w stronę tych zabudowań. Mhm. I powoli zbliżając się do miasta, orzech oczywiście idzie najpierw koło ciebie, bo już jest przekonany, że to już jest ten moment, że będą zabudowania, powoli pachnie jedzeniem i faktycznie dociera do ciebie trochę później niż do niego zapach jedzenia. I to nietypowego, bo czujesz zapach słodkich rzeczy, czujesz zapach pieczonego mięsa i przede wszystkim zaczynasz widzieć znacznie, znacznie więcej barw, a do twoich oczu zaczyna dochodzić muzyka. Bo wioska jest przystrojona. Mają porozwieszane wstęgi. Widzisz, jak między zabudowaniami, kiedy robią się już gęszcze, rozciągnięte są takie linki, na których wiszą małe proporczyki o wielu, wielu kolorach. Wszelkie domy pozdabiane są kwiatami, nazywanymi z łąk. I tutaj ludzie chodzą, ubrani w bardzo kolorowe barwy. Każdy coś niesie, każdy gdzieś idzie, coś przenosi. Nagle robi się tłoczno, tak jakbyś od wejścia do wioski weszła w zupełnie inny świat. Być może to był portal, a być może tak wygląda wejście do wiosek. Wow. Ci ludzie muszą być strasznie odważni, że noszą takie kolory, które są takie jasne. Przecież jak tylko wyjdą gdzieś za róg, to na pewno dzikie zwierzęta zaraz ich dopadną. Nie tak powinni się ubierać. Gdzie jest zielony, gdzie jest czarny, gdzie jest brązowy? Wow. Czy dokładnie tak jesteś ubrana? Tak, mam na sobie zieloną, mam na sobie taką skórzaną, bardzo lekką zbroję, która jest barwiona na zielono i czarno, która pomaga mi przemykać się w lesie, ale teraz tutaj na środku tego rynku, w tej ferii barw czuję się
jakbym kompletnie nie pasowała do tego miejsca i tak zaczynam sobie myśleć, że no może ta starucha coś miała na rzeczy, mówiąc, że nie bardzo znam się na ludzkości. Ale po co? Ale dlaczego? No i widzisz, że część kobiet jest ubrana w długie, kolorowe suknie, warstwowe, tak jakby miała chustę na chuście, która teraz faluje. Uśmiechają się i biegają. Część dziewczyn biega z wiankami we włosach. Po co zrywać kwiaty i wplatać je we włosy? To jakaś zabawa? Bez sensu. Bez sensu. Ci ludzie w ogóle nie wiedzą, jak żyć. Ale tak... Ponieważ wiem, że kiedy jest się wśród dzikich zwierząt, to trzeba być bardzo spokojnym, zachowywać się tak, żeby ich jakoś nie urazić, no to przeciskam się powoli przez ten tłum, staram się uśmiechać. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, mam lekkie wrażenie, patrząc po ich minach, że to mi nie do końca wychodzi. Wydaje mi się, że im się wydaje, że coś może ze mną jest nie w porządku, ale no tak rozglądam się po tym placu i też przede wszystkim patrzę, gdzie jest orzech, żeby mi gdzieś tam w tym tłumie nie zniknął. On w momencie, kiedy już weszliście, przez chwilę też był tak zaskoczony jak ty, bo raczej dziwni są trochę. Ale kiedy już zaczęłaś się przedzierać, to stwierdził, że teraz będzie dzielnym orzechem i idzie dwa kroki przed tobą i widzisz, jak tam się... On się nie przepycha, ale całą swoją posturą sprawia, że tworzy ci taki łuczek przejściowy. Krok przed tobą, gdzieś tam ludzie się rozstępują. No i zwracają na ciebie uwagę. Większość z nich to ludzie. Praktycznie wszyscy, których widzisz, to ludzie. A rozpoznajesz to pewnie po tym, że nie mają skośnych uszu. Takich jak... Czy ty takie masz? Czy twoje uszy są skośne? Tak, moje uszy są skośne, są trochę wydłużone, dlatego że jestem półelfką. Aczkolwiek muszę się tutaj przyznać, że mimo że jestem półelfką, to ani nie solidaryzuję się z ludźmi, ani z elfami, ani z innymi półelfami. Ja jestem po prostu uczennicą wiedźmy, my jesteśmy czymś innym. Zdecydowanie. I wciąż widzisz, że zauważają twoją inność. Być może to przez strój, może jakby założyła na siebie którąś z tych kolorowych szat, byłoby łatwiej, ale nawet dostrzeżesz taki straganik, na którym są rozłożone materiały, obok są rozłożone inne rzeczy i być może nawet przyciągnęłoby to twoją uwagę, ale w tym momencie orzech wesoło chrumka. Jedzenie! I... Idzie długą przed siebie. Orzech, wracam tutaj! Ale mam wrażenie, że to nic nie daje. On jest teraz łowcą. Nie widziałaś bardziej dzikiego drapieżnika niż teraz orzech, który patataja w stronę okna otwartego, na którym wystawiony jest wielki placek i on studzi się, więc jakby wciąż pachnie, bo wciąż jest ciepły. I... To nie są ziemniaki, jesteś przekonana, ale mimo wszystko widzisz, jak orzech wspina się, żeby go zgarnąć z parapetu. Ja myślę, że puszczam się takim sprintem za nim i jednocześnie odpychając te wszystkie panie w tych pięknych sukniach, które trochę krzyczą, trochę upadają na bok, bo ja wychowana w lesie jestem dosyć silna, no. Więc biegnę, odpycham je i tak, orzech, nie! I myślę, że widzisz w takim slow motion, kiedy on już wyciąga swój pyski język w stronę tego placka. I spróbujmy sobie sprawdzić twoją zręczność i akrobatykę, czy ty zdążysz powalić orzecha, zanim on powali placek. To co, zręczność? Mhm. Wyśmienicie. Masz już to opanowane. To jest absolutny sukces po twojej stronie. Więc opowiedz mi, jak odciągasz go od parapetu? Jak ratujesz placek? To wygląda mniej więcej tak, że ja rzucam się w jego stronę, już widzę, jak ta paszcza jest taka otwarta i ten jęzor tam zaczyna wyciągać się w stronę tego placka. I dla mnie to wszystko dzieje się w normalnym tempie, ale dla mnie to jest slow motion i po prostu wpycham mu jedną rękę pomiędzy te jego paszcze i ta paszcza zamiast na tym placku zaciska się na mojej dłoni, a drugą ręką jestem w stanie tak wsunąć ją po ten placek i pięknie go uratować. Więc stoję teraz na środku tego placu, wszyscy się już pewnie na mnie gapią, w jednej ręce trzymam ten placek, z drugiej ręki zwisa mi morda orzecha zaczepiona na mojej ręce, no i tak stoimy. I przez moment zapada absolutna cisza, ale po chwili słyszysz takie delikatne klaskanie, kiedy mały chłopiec spogląda w twoją stronę
i z uznaniem kiwa głową, jakbyś dokonała naprawdę wielkiego czynu. Widzisz, że trzyma w swojej ręce prawdopodobnie wykrojoną kawałek tego placka. Jest ubrany w nie tak kolorowo jak cała reszta, ale kiwa ci, skłania się i ucieka. Dziękuję, dziękuję. Widzimy się w następny wtorek, po czym odkładam ten placek na to okno. Kiedy go odkładasz, coś jeszcze dociera do twoich uszu. To jest takie duże, otwarte okno i ze środka pewnie zostało wyłożone, więc jest tam blat, dostrzegasz jakieś inne rzeczy, ale w tym momencie też widzisz spojrzenie dziewczyny, która jest w środku tego domku, patrzy na ciebie odkładającą ten placek i na tą wysuniętą mordę orzecha, który jeszcze liczy, że coś załapie. Dziewczyna ma czarne włosy, ale nie to pierwsze rzuca ci się w oczy, bo jej twarz jest zapłakana, a jej oczy są duże, wyraziste i niebieskie. I ona spogląda teraz na ciebie w takim absolutnym szoku. O. Przepraszam bardzo, mój dzik niezbyt często bywa w mieście. Więc już tu odstawiam ten placek, ale przepraszam, bo tak wyglądasz, jakby coś się stało. Czy wszystko w porządku? Nie. Osoba, dla której miał być ten placek, miała się tutaj pojawić, ale obawiam się, że coś mu się stało. Więc równie dobrze twój dzik może się nim poczęstować. Orzech ma takie... Tak. Coś mu się stało w dziczy, czy coś mu się stało na zasadzie, że nie chciał się tu pojawić, bo może spotkał kogoś innego? Obawiam się, że coś mu się stało w dziczy. Gdyby tylko był kobieciarzem, to nie byłby to największy problem. W końcu przyjechał niedawno. Ale ty też nie jesteś stąd, prawda? Przepraszam cię, moje wychowanie. Tak się składa, że ja jestem z dziczy, aczkolwiek co właściwie nazywasz dziczą? Bo widzisz, las jest bardzo spokojnym miejscem, gdzie żyje mnóstwo wspaniałych stworzeń i one tworzą taką harmonię i zaczynam tutaj je wykładać, po prostu historię lasu i tego, jak wszystko jest ze sobą połączone. A wy tutaj, no tak, no nie wiem, z tego co widziałam na razie na tym rynku, to no nie wiem, co tutaj można by nazwać bardziej dziczą, ale dlaczego właściwie się pytasz? Bo wyglądasz jak jeden z nich, w sensie twoje uszy, on też miał takie uszy. Przepraszam, jestem Jolene. Wyciąga do ciebie rękę przez ten parapet. Ja się tak patrzę na tą rękę i w pierwszej chwili nie mam takiego odruchu, żeby tą rękę potrząsnąć, ale w końcu wyciągam i potrząsam. Lesandra, miło mi. Widzisz, że zrobiłaś coś dobrze, w sensie, że to jest jakiś naturalny gest dla niej, bo ona po prostu kiwa i przechodzi do kolejnej czynności. Odkładam sobie to w szufladce gdzieś tam w mózgu, że tak się powinno robić, jak się ma człowieczeństwo. Pewnie o to chodziło, starusze. Ale dzwonią mi w głowie tam jej poprzednie słowa i tak odwracam się do niej jeszcze raz i się pytam, co miałaś na myśli o tych uszach? Kto miał takie uszy jak ja? To będzie długa historia. Wejdziesz? Zjesz placek? Jasne, mamy czas. Czemu nie? Orzech, będziesz się zachowywał? Będę. Dostanę placek? Dostanę placek? Dostanę placek? Orzech, mój dzik pyta się, czy może dostać trochę twojego wspaniałego placka? Oczywiście, nie ma problemu. Ona, mimo że ma te oczy opuchnięte, to uśmiecha się teraz patrząc na niego, jakby ją rozczulał. Oczywiście, w końcu to orzech. I otwiera, przechodzi tak, żeby otworzyć wam drewniane drzwi do chaty, zapraszając was do środka. Wchodzimy, ja w ogóle się nie przejmuję, nawet nie sprawdzam, co jest naokoło, po prostu wchodzę. Jest w środku taki niezbyt duży drewniany stół, na którym stoją rozłożone serwetki, widzisz tam wazon kwiatów. Dużo jest kwiatów w środku, dużo suszonych ziół, przez co zapachy tutaj mieszają się, no i przede wszystkim pachnie tym plackiem, który jest chyba z jagodami, a teraz zostaje odkrojony kawałek tak, żebyś ty dostała na talerzyk i po chwili na ziemi też ląduje jeden talerzyk z plackiem. A dziewczyna siada naprzeciwko ciebie. Bo widzisz, zapewne już zauważyłaś, że mamy tutaj festiwal. Nie wiem, czy wy też obchodzicie festiwale. Przepraszam, to było niemiłe. Ja sobie teraz... Na pewno. Ja sobie tak teraz w głowie wyobrażam te wszystkie dzikie zwierzęta walczące ze sobą na wiosnę o dominację.
Tak. Mamy pewnego rodzaju festiwale, można by tak powiedzieć. No to tutaj na festiwale często przyjeżdżają przyjezdni, minstrele, bardowie, przystojni chłopcy. No i on też przyjechał, mój Arnold. Aha. Kiwam ze zrozumieniem, chociaż dla mnie cała ta założenie przystojnych chłopców i interesowanie się tego typu rzeczami jest kompletnie obce. No i Arnold, to była miłość od pierwszego wejrzenia, od pierwszego pociągnięcia strun. I spędziliśmy ze sobą ostatnio dużo czasu na festiwalu i były tańce, dzisiaj też będą tańce, ale opowiedziałam mu o moim rytuale, bo potrzebuję go wykonywać, jakoś tak czuję się w obowiązku. Zaraz ci o nim opowiem, ale on jak usłyszał, to stwierdził, że koniecznie musi to zobaczyć, więc poszedł do lasu i już nie wrócił i teraz się boję, że coś mu się stało, że może jakieś zwierzęta na niego napadły, przecież mimo, że jest, że pięknie gra na lutni i na gitarze i na flecie, to on nie jest wojownikiem. Rytuał. Opowiedz mi coś więcej. Widzisz. I w ogóle tak jakby wyrzuciłam z głowy to, że on poszedł do tego lasu, gdzieś tam zaginął i tak dalej. Usłyszałam rytuał i już to mam takie słucham cię dalej. Widzisz, tylko to tajemnica, nie mów nikomu. Tak, masz świadomość, że przed chwilą pewnie powiedziała o tym Bagdowi. Chociaż dla ciebie to jeszcze może nic nie znaczyć. Bo niedaleko stąd, na skraju lasu, jeżeli pójdzie się za odpowiednie krzaki i kawałek za rzeczką, jest taki pomnik, który przedstawia bardzo zadowoloną z siebie gęś. Ale ten pomnik jest niezwykły, bo jeżeli zostawi się na nim coś dobrego, to potem to coś dobrego znika i pojawia się coś innego, na przykład złote kolczyki, złote pierścienie, albo innego rodzaju złoto, srebro, czasami kamienie. I to nie jest dużo, bo one jakby pojawiają się regularnie i każdego ranka przychodzę tam, żeby zostawić tam placek albo jakieś maliny i każdego dnia odbieram stamtąd jakiś mały drobiazg. Czuję, że one tam w nocy się po prostu zmieniają albo przez cały dzień i Arnold stwierdził, że musi to sprawdzić i że być może gdyby zostawić w innej porze dnia jakieś jedzenie albo zostawić go więcej, to może byłoby tak, że tego złota byłoby więcej, ale no ja nie wiem, ja to tak robiłam zawsze, odkąd pamiętam, w sensie odkąd pamiętam, jak ja znalazłam ten pomnik, jak miałam jakieś 12 lat i od tamtego czasu, kiedy zostawiałam tam coś przypadkiem, ale potem następnego dnia tam byłam pozbierać kwiaty, bo tam po prostu takie piękne kwiaty i no i właśnie tak jest. I on nie wrócił. Ani wczoraj, ani dzisiaj. Więc boję się, że coś mu się stało, ale teraz boję się tam iść, bo jeżeli go tam zastanę, a on będzie ranny albo pożarty przez zwierzęta, co ja zrobię? No tak. Jeżeli to było 2 dni temu i został pożarty przez zwierzęta, to faktycznie możesz się niemile zaskoczyć, jak tam teraz pójdziesz. Ale poczekaj, bo ja czegoś tutaj chyba nie do końca rozumiem. Jakbyś mogła mi wytłumaczyć. Czyli zostawisz nam jedzenie i ono zamienia się w kamienie, w metale. I te metale są ważniejsze niż to jedzenie, które mogłabyś zjeść i żyć z dnia na dzień, tak? No tak, zamieniają się w złoto. Wy nie... Na pewno używacie złota również, prawda? W sensie chodzi o to, to nie jest dużo złota, ale... Pragnę wyjechać kiedyś do miasta, a życie w mieście jest bardzo drogie i przede wszystkim podróż bezpieczna jest bardzo droga, więc potrzebuję dość dużo pieniędzy, żeby móc wyjechać. Chciałabym się tam uczyć, wiesz, w mieście jest szkoła i chciałabym się uczyć. I to złoto pomogłoby ci w tej nauce i w tym wyjeździe? Tak. Interesujące. Spoglądam na ciebie zaskoczeniem. Naprawdę fascynujący. Ja teraz obracam sobie w głowie te wszystkie trybiki i ten fakt, że ludzie mają jakieś w ogóle kamienie, które dla nich są ważniejsze niż jedzenie. Jedzenie w lesie to jest coś właściwie nadrzędnego i bardzo, bardzo ważnego. My
Nas nie obchodzą te kamienie, które gdzieś tam w ziemi leżą. No, no złoto, no, no leży sobie czasem między niektórymi kamieniami pod powierzchnią ziemi, ale w lesie złoto nikogo nie obchodzi. Więc dla mnie to jest w ogóle największa rewelacja tej całej historii, ale już gdzieś tam odkładam sobie tą wiedzę w głowie i staram się kontynuować tę rozmowę. Czyli twój ukochany poszedł tam i zaginął i boisz się tam pójść, więc w sumie ja mogłabym pójść tam, żeby zobaczyć, co się z nim stało, jeżeli chcesz. Naprawdę? Tak, staram się być pomocna. Naprawdę mogłabyś? Ona łapie cię za dłonie w takim bardzo szybkim geście. Jeżeli uratowałoby mu to życie, byłabym ci dłużna wszystko. Byłabym w stanie oddać całe złoto tego świata, gdyby tylko mógł do mnie wrócić. A masz jakieś ziemniaki? Słucham? No bo wiesz, to znaczy złoto, tak, tak, złoto jest bardzo ważne, oczywiście, złoto trzeba mieć, złoto każdy powinien mieć, wszyscy chcą mieć złoto, ale wiesz, mój dzik też jest głodny codziennie i ja coś muszę go czymś karmić, a z faktu, że tutaj teraz jesteśmy, to ziemniaki byłyby super. Oczywiście, mam całą masę ziemniaków, mam cały worek ziemniaków, zresztą mogę kupić więcej ziemniaków, jeżeli to jest coś, co byłoby odpowiednią zapłatą. Super, super. Co ty myślisz o tym orzech? Wolałbyś złoto czy ziemniaki? On właśnie wylizuje ten talerzyk po raz trzeci, który dostał na ziemi. Ziemniaki zrobione na złoto są super. Znaczy nie to twarde złoto, tylko takie jak wiedźma mówiła, że zarumienione na złoto. O, ja bym chciał takie ziemniaki zarumienione na złoto. Dobrze, no to okay. Chyba sprawa jest jasna. Chyba sprawa jest jasna, ziemniaki nam w zupełności wystarczą. No dobrze, słuchaj, no to nie ma sprawy, pomożemy ci. Myślę, że teraz mamy wystarczająco dużo czasu, żeby się tym zająć, także nie ma sprawy. Super, będę tak strasznie wdzięczna. Życie mi ratujesz, a właściwie Arnoldowi. Moja... Och, tak dobrze jest spotkać takich dobrych ludzi. Elfy. Nie wiem, jak się do ciebie zwracać. Tak dobrze jest spotkać takich dobrych przyjezdnych. To jest wspaniały rok dla mnie. I ona jeszcze raz ściska te twoje dłonie i znowu się rozpakuje, ale teraz chyba z innych powodów niż ostatnio. Patrzę się na nią, tak ściskam leciutko te jej dłonie, po czym sięgam po kawałek ciasta, wrzucam go sobie do ust, przeżuwam. No słodkie, no. Okej, okay. Ale uśmiecham się, że jest super. No i co? No myślę, że będę szła zobaczyć ten pomnik. Mhm. To ja pokieruję cię. I ona wychodzi z tobą z chaty i przechodzi kawałek, żeby pokazać ci trochę inne wyjście z wioski. Mały murek, który tam jest kamienny, pokazuje taką wydeptaną ścieżkę i widocznie tamtędy idzie się inną drogą na pola. Jeżeli pójdziesz tamtędy i wejdziesz tam w las, po... przejściu kawałka zobaczysz mały strumyk po prawej stronie. Jest tam taka malutka kładka, po której można przejść i jeżeli pójdzie się dalej prosto, tam za krzakami jest ukryty ten pomnik. To zaledwie kawałek drogi stąd. Ale proszę, uważaj na siebie. Nie chciałabym, żeby coś ci się stało. I może... Nie wiem zresztą. Nigdy nie szłam dalej niż ten pomnik. Nic się nie martw, pójdziemy, wrócimy. Las jest dla mnie codziennością, więc myślę, że damy sobie radę. Co? Odwracam się i idę w tamtą stronę. A ona jeszcze przez moment patrzy za tobą, macha wam i faktycznie potem wraca. A wy ponownie zbieracie się do drogi i wchodzicie no właśnie w las. Ci ludzie są dziwni, ale mają dobre placki. Tak, mają dobre placki i chyba za bardzo obsesyjnie myślą o kamieniach, nie uważasz? Ja to bym nie wymienił ziemniaków na złoto. Znaczy, szczególnie no właśnie, ziemniaków nie? Na złoto bym nie wymienił. Idzie bardzo zadowolony z siebie.
Ja czasem tego nie komentuję, bo orzech potrafi myślowo odejść w takie rejony, które mnie są kompletnie obce, więc ja go po prostu akceptuję takim, jaki jest i idę dalej, ale rozmyślam sobie gdzieś tam trochę o tych priorytetach, które wygląda na to, przynajmniej z tego, co mówiła ta dziewczyna, że ludzie mają. Dla mnie to jest bardzo ciekawe i bardzo nowe, bo ja niewiele pamiętam ze swojego dzieciństwa, zanim trafiłam do Wysokiego Lasu, także no dla mnie to jest coś niesamowitego. No ale w każdym razie już po chwili wyrzucam to ze swoich myśli i skupiam się na tym, że zaraz będziemy z powrotem w lesie. Mhm. I kiedy wchodzicie między las, wyraźniej słyszysz stały szum bywalców, którzy tutaj zawsze gdzieś są ukryci pod mchem, pod kamieniami otaczający drzewa. Twoi naturalni przyjaciele, jak można by powiedzieć, teraz szepczą: o, dziewczyna, dziewczyna. Człowiek? Nie, nie człowiek. Idzie, idzie. Idzie do pomniku? Idzie za chłopcem? I przystaję na chwilę i komuś innemu mogłoby się to wydać bardzo niepokojące albo dziwne, że słyszę głosy w swojej głowie, ale dla mnie to jest kompletnie normalne. I dopiero teraz zdaję sobie sprawę, że być może dlatego tak niekomfortowo czułam się w tym mieście, że tam te dźwięki ucichły. Tam w swojej głowie byłam sama i to dla mnie było coś kompletnie nienaturalnego. Nie wiem, jak ludzie mogą być sami w swojej głowie. To musi być czasami bardzo męczące. Więc oddycham, rozluźniam się trochę i tak byłam cały czas spięta, będąc tam na zewnątrz, i idę w stronę tego pomnika przez drzewa po kładce. Mhm. I faktycznie, kiedy przechodzisz przez kładkę i odgarniasz trochę krzaków, widzisz, że jest tam polanka. Polanka nie jest w żaden sposób naturalna. Ma w sobie coś niezwykłego. Przede wszystkim wygląda na to, jakby drzewa naturalnie nie rosły tutaj w konkretnym punkcie, tylko w idealnym okręgu otaczały pomnik. Jest wybudowany na małym cokole. Jest to ewidentnie kamienny pomnik. Teraz bluszcz powoli go pokrywa i otacza swoimi ramionami. Zupełnie tak, jakby chciał go otulić, przytulić do siebie. Na górze tego pomnika jest mały podest, na którym stoi gęś. Gęś wykonana również z kamienia. Ma uniesioną głowę, lekko podniesione skrzydła, tak że wygląda, jakby miała zrywać się do lotu, i spogląda przed siebie niewidzącymi kamiennymi oczami. Ja zatrzymuję się na granicy tego kręgu, bo wszystkie kręgi w lesie zawsze coś oznaczają. I przede wszystkim najpierw patrzę na orzecha, dlatego że on pomimo wszystkich swoich czasami może troszeczkę niepoważnych zachowań, jest jednak dzikiem, mieszkańcem tego lasu. On się tu urodził i myślę, że jeżeli coś bardzo złego miałoby w tym kręgu się znajdować, to on by nie chciał w niego wejść, więc patrzę, jak on się zachowa. On niucha przestrzeń pod sobą, tak jakby to miejsce, gdzie wyznaczona jest granica tego kręgu, po czym spogląda na ciebie. Pachnie starością. Nieprawda? Starością. Podchodzę do samej granicy tego kręgu, klękam przy nim i gładzę to miejsce, gdzie trawa zaczyna robić się kompletnie płaska. I rozkładam dłonie na obie strony, troszeczkę zaczynam poruszać palcami i te zarodniki, które gdzieś tam wokół mnie trochę wirowały i tak oplatały moją osobę, wypycham trochę do przodu. Chciałabym zobaczyć, czy grzyby wyszepczą mi może jakieś tajemnice. Od lat pokoleń jest tutaj, to stoi i czeka i upamiętnia coś. Od lat tutaj, przed ludźmi, przed wioską, przed częścią drzew. Dawno, dawno, stary ten posąg jest. Śpiewają grzyby. Rozglądam się jeszcze raz i nie widzę żadnych ludzi leżących pod tym posągiem. I tak zaczynam okrążać. Nie wchodzę jeszcze do tego kręgu, tylko wchodzę tak naokoło. I zaczynam szukać jakichś śladów. Czy może gdzieś ten ukochany leży, albo może są gdzieś jakieś ślady w trawie, które są nienaturalne?
Ukochany nie leży. Ślady w trawie są. Ale jak wiele z nich wyczytasz, rzućmy sobie na śledztwo. Dobrze, 11. W takim razie widzisz, że trawa w pewnym momencie jest ugnieciona w dwóch miejscach przecinających krąg. W jedną ze strony wioski, tak jakby ktoś regularnie przemierzał tymi dosłownie tą ścieżką ten krąg, a z drugiej strony nieco szerszy, tak jakby w stronę lasu, w stronę zachodu. I tam te ślady są nieco różne. O ile wydeptana ścieżka jest dość wąska po stronie wioski, to z tego miejsca trawa jest mniej udeptana, mniej regularna, ale z drugiej strony jakby szerszym pasmem. Czy to jest szersze pasmo? Wygląda tak, jakby tam ktoś mocował się z kimś innym i po prostu ta trawa się wygniotła? Czy to jest po prostu taki szerszy pas? Bardziej jakby więcej osób tam chodziło. Trochę innych. Okay. Nie widać śladów krwi, nie widać śladów ciągnięcia, ani trawa nie jest powyrywana i podnatrzakbywana. Ale ewidentnie wygląda na to, że jeszcze niedawno było tam więcej ludzi, lub nie ludzi, lub istot. W tym czasie, kiedy ty chodzisz, orzech w końcu przekracza krąg i niucha też po tych śladach, chodząc gdzieś tam wokół ciebie i podchodzi do tego posągu. No dobrze, skoro on wszedł, to ja też wejdę. Idę dokładnie tą ścieżką, która była wydeptana w stronę tego posągu. Podchodzę do niego, patrzę na niego i przykładam do niego dłoń. Jest przyjemnie chłodny. Tak jak kamienie wewnątrz lasu potrafią być. Lekko spowity chłodem czasów. I dostrzegasz na nim dwie rzeczy. Pierwsze, na tym małym podejście leży parę okruszków, które wyglądają na świeże. Tak jakby znajomych, jakby gdzieś niedawno leżał tutaj jakiś placek. A po drugie, pod niewielką warstwą kurzu dostrzegasz napis. Napis, który mogą odczytać tylko ci, co znają mowę elfów. A to... Mucham na ten napis, odgarniam go trochę i patrzę się, dlatego że ja znam mowę elfów, nawet jeżeli nie przyznaję się do końca do tej części swojego dziedzictwa, bo więcej złego niż dobrego mnie z tej strony spotkało, to przynajmniej czasem te umiejętności mogą się do czegoś przydać. I kiedy podmuch twojego oddechu ściąga kurz z tych napisów, one jakby rozbłyskały, a litery składają się w powoli przywodzące ci coś na myśl słowa. Ale co jest tam napisane, dowiemy się w kolejnym odcinku. Dziękuję ci bardzo za początek tej przygody. Super. Dziękuję bardzo też. Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że wam się podoba początek historii naszej Lysandry i że ciekawi was, co stało się z drogim Arnoldem i co to jest za posąg. A tego dowiecie się już niedługo. Dziękujemy ślicznie. Trzymajcie się.